Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej przed 5. posiedzeniem i 6. Sejmu. Mamy bardzo mało czasu. Pani Marszałek, bardzo proszę. Przepraszam, że tak mało czasu, ale przedłużył nam się Konwent Seniorów. Ale krótko, proszę Państwa, rozpoczynamy kolejne posiedzenie Sejmu, dwudniowe, środa i czwartek. Zamykamy i potem w piątek kolejne posiedzenie. Najważniejsza ustawa, jaką będziemy procedować, drugie czytanie i w piątek głosowania, to jest ustawa budżetowa. Chciałam przypomnieć, że to jest budżet zrównoważony, w którym przewidziane są środki finansowe na wszystkie programy społeczne, czyli 500+, 300+, senior+, wszystkie pozostałe. Są zaplanowane także pieniądze na waloryzację rent i emerytur, na podwyżkę najniższej emerytury do 1200 zł, a także podwyżki dla sfery budżetowej. Mamy także ustawę o przeniesieniu pieniędzy z OFE do IKE. Będziemy ją kontynuować. Mamy, to z pewnością Państwo już wiecie, wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra, członka Rady Ministrów, koordynatora do spraw służb specjalnych, pana Mariusza Kamińskiego. Również będziemy ten wniosek rozpatrywać zgodnie z regulaminem na tym posiedzeniu Sejmu, czyli w czwartek. W piątek, proszę Państwa, mamy bardzo trudny dzień, bo głosowania, które są zaplanowane na minimum 9 godzin, z przerwą na wniosek Klubu Koalicji Obywatelskiej 1,5-godzinną, więc może nam się to przedłużyć. Dzień pracowity dla posłów, ale mam nadzieję, że uda nam się to wszystko w terminie zrealizować. Będziemy głosować także wnioski, uchwały, które wpłynęły z Senatu, wnioski o odrzucenie niektórych projektów ustaw, a niektóre z poprawkami, niektóre bez poprawek. Najważniejsze, proszę Państwa, to jest przegłosowanie tej dodatkowej 13. emerytury. Na pewno Sejm się tym zajmie i na pewno to zrobimy tak, żeby emeryci mogli tę 13. emeryturę w terminie, czyli w kwietniu, otrzymać. Zapraszam Państwa do zadawania pytań, ponieważ jest już mało czasu, a jeśli Państwa coś interesuje, trzy to pytania, proszę bardzo. Bardzo proszę, Jan Piotrowski, TVN24. Dzień dobry Pani Marszałek, dzień dobry Panie Dyrektorze. Chciałem zapytać, kiedy Kancelaria Sejmu opublikuje listy poparcia sędziów do KRS zgodnie ze stosownymi wyrokami sądów administracyjnych, także ostatnim, a jeżeli nie opublikuje, to na podstawie jakich przepisów? Kancelaria opublikuje, proszę Państwa, my do tej pory byliśmy zobligowani także postanowieniem szefa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwo o tym doskonale wiecie, bo ja o tym mówiłam. To zostało uchylone decyzją sądu. Czekamy teraz na uzasadnienie. Jak otrzymamy uzasadnienie, rozpoczniemy procedurę ujawniania tych danych. Jak ta procedura będzie wyglądała? Wszyscy sędziowie będą przede wszystkim poinformowani o tym, że taka procedura zostaje uruchomiona. Państwo wiecie, my publikowaliśmy to na stronach Kancelarii Sejmu, dane statystyczne. Ponad 300 kilkudziesięciu sędziów. Jest podane również, ilu sędziów udzieliło poparcia któremu sędziemu, więc Państwo możecie się z tymi danymi zapoznać. Jak dostaniemy uzasadnienie, rozpoczniemy tę procedurę. Panie redaktorze, bardzo proszę, kolejna redakcja. TVP Info. Dzień dobry. Dzień dobry, Michał Rykowski, TVP Info. Pani Marszałek, Panie Dyrektorze. Pani Marszałek, ja mam pytanie o ujawnione przez Centralne Biuro Antykorupcyjne materiały ze śledztwa dotyczące willi Kwaśniewskich, tak zwanej willi Kwaśniewskich w Kazimierzu Dolnym, z których wynika, że Państwo Kwaśniewscy byli realnymi właścicielami kamienicy, a ta kamienica została zakupiona za niejasne środki na słupa, mówiąc tak kolokwialnie. Jaki jest Pani komentarz w tej sprawie? Znaczy, ja bym tego nie chciała komentować. To są informacje, które były omawiane na Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Jak Państwo wiecie, to są obrady utajnione. Z tego co wiem, był wniosek o to, żeby prokurator wyraził zgodę na odtajnienie części dokumentów w związku z tymi zarzutami, które były stawiane przez wnioskodawców, chociażby tego wniosku o wotum nieufności wobec pana ministra. W związku z tym to wczoraj, z tego co wiem, zostało opublikowane, żeby nie pozostawiało to żadnych wątpliwości. Natomiast nie do mnie należy ocena skutków tego, co się tam działo. Od tego są organy odpowiednie, które tym się powinny zająć. Bardzo dziękuję. Ostatnia kwestia, ostatnie pytanie. Bardzo proszę. TVN24. Dzień dobry, Małgorzata Miecerek, TVN24. Ja chciałam zapytać o wniosek Koalicji Obywatelskiej o rozpatrzenie wniosku o powołanie Komisji Śledczej w sprawie afery GetBack. Czy taki wniosek został rozpatrzony? Ten wniosek został złożony, został rozpatrzony, ponieważ, proszę Państwa, Komisja Śledcza rządzi się trochę innymi prawami. W związku z tym ja ten wniosek kieruję do Biura Legislacyjnego i do Biura Analiz Sejmowych z prośbą o opinię. Dziękujemy. Bardzo przepraszamy, jesteśmy już spóźnieni. Dobrze, jeszcze jedno pytanie ostatnie. Dobrze, to jeszcze ja dopytam. Dzień dobry, Łukasz Konarski, Radio Z. Mam pytanie a propos jutrzejszego wniosku o odwołanie ministra Kamińskiego. Dlaczego o 22 i jaka jest pani ocena działań pana ministra? Nie ma żadnego powodu, dlaczego o 22. Mam bardzo bogaty porządek obrad i na środę, i na czwartek, i na piątek, łącznie z przerwami, dlatego proszę się nie dopatrywać tu jakiegoś specjalnego uzasadnienia, że ta godzina, obojętnie która by była, to myślę, że za każdym razem można by było postawić jakiś zarzut. A pani ocena działań pana ministra?
panie redaktorze, moja ocena osobista tutaj akurat nie powinna odgrywać żadnej roli i żadnego znaczenia. Jestem marszałkiem Sejmu i mnie obowiązuje regulamin. Wpłynął taki wniosek, został przekazany, będzie rozpatrywany na tym posiedzeniu Sejmu. Ja mogę tylko powiedzieć, że znając pana ministra Kamińskiego, jestem pełna uznania dla tego, co do tej pory robił i jako minister spraw wewnętrznych, i jako minister koordynator do spraw służb specjalnych. Proszę państwa, musimy kończyć, zaczynamy posiedzenie. Że niezależnie od treści uzasadnienia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, te listy KRS-u będą opublikowane? Tak, no, czekamy na uzasadnienie, bo od tego rozpoczynamy tę procedurę. A ile ten dobrze proces publikacji, o którym proszę pani państwa, wspomniała. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, no to są już dane takie szczegółowe. Proszę pozwolić nam rozpocząć działania wtedy, kiedy otrzymamy na piśmie uzasadnienie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.